Witam Państwa serdecznie, z tej strony Krzysztof Kamiński. Jest to kolejny odcinek programu Portfel Polaka, a już od jutra, od 1 sierpnia, osoby do 26 roku życia będą zwolnione z podatku PIT. Co to oznacza dla osób młodocianych, jak również dla ich pracodawców? O to zapytamy naszego eksperta w studiu, pana Marka Gadacz, który jest doradcą podatkowym w firmie Credo i też partnerem Credo. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę pana, brak PIT-u od jutra oznacza, że młodzi pracujący do 26 roku życia już nic nie będą musieli robić, po prostu będą zwolnieni z podatku, czy muszą podjąć pewne kroki, czy być może to jest po stronie pracodawcy? Jak to wygląda od tej praktycznej strony? Rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, od jutra wchodzi zmiana do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z tymi zmianami, czy z tą zmianą, młode osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, będą mogły korzystać ze zwolnienia podatkowego. I tutaj, jeśli chodzi o rok 2019, no to żeby z niego skorzystać już w trakcie roku, czyli żeby płatnik, pracodawca nie pobierał zaliczek, muszą złożyć oświadczenie. Bo w sytuacji takiej, kiedy takiego oświadczenia nie złożą, to pracodawca, płatnik cały czas będzie pobierał zaliczki i ewentualne zwolnienie można będzie dopiero rozliczyć w zeznaniu rocznym. Czyli tutaj konieczne jest złożenie oświadczenia, żeby od razu korzystać ze zwolnienia z podatku. To jest oświadczenie do pracodawcy? Do pracodawcy, tak. I następnie pracodawca to przekazuje gdzieś dalej? Czy nie, pracodawca po prostu zaprzestaje poboru zaliczek. I to czy to oznacza, że dla tych młodych pracujących automatycznie kwota brutto staje się kwotą netto? No nie do końca, bo trzeba pamiętać o tym, że oprócz oczywiście podatku zatrudnieni płacą również składki na ubezpieczenia społeczne. No i te składki nadal będą płacone, więc oczywiście ta kwota netto nam wzrośnie, natomiast to nie będzie tak, że będziemy mieli kwotę brutto równą kwocie netto. Czyli cały czas jak zostają do opłacenia składki chociażby tak. ZUS-u? ZUS. Ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, to wszystko jakby zostaje tak, jak było po staremu, można powiedzieć. Czy bez względu na formę zatrudnienia osoby do 26 roku życia będą zwolnione z tego podatku, czy są może jakieś wyjątki, jeżeli chodzi o tutaj rodzaj zatrudnienia? No tak, ustawodawca, że tak powiem, ogranicza możliwość zwolnienia. Przede wszystkim będą to pracownicy, czyli wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę, również osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Natomiast nie będą mogły korzystać na przykład osoby zatrudnione na umowę o dzieło, albo prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, bo tutaj tych zwolnień nie przewidziano. Czyli tylko niektóre tytuły są zwolnione, pozostałe są jakby, nic się nie zmienia, czyli są opodatkowane jak do tej pory, czy będą opodatkowane jak do tej pory. A czy są jakieś limity przewidziane dla tych osób zwolnionych z podatku? Czy może być taka sytuacja na przykład, że młodociana osoba zarabia tam przykładowo 100 tysięcy złotych miesięcznie i tak czy siak nie płaci podatku? No nie, tak dobrze niestety nie ma. Oczywiście ustawodawca wprowadził limit i ten limit kwotowy roczny to jest 85 528 zł, czyli on de facto odpowiada pierwszemu przedziałowi skali podatkowej, czyli temu przedziałowi, do którego w tej chwili płacimy 18% podatku. Trzeba pamiętać, że to jest kwota roczna, a ponieważ w zakresie roku 2019 ustawa wchodzi 1 sierpnia, no to w roku 2019 jest proporcjonalnie ten limit przeliczony. Ja tutaj się posłużę, żeby nie skłamać i nie pomylić, posłużę się ustawą. Ten limit na 2019 rok został określony w kwocie 35 636 zł i 67 groszy. Czyli dochody osoby, która nie ukończyła 26 roku życia właśnie do tej kwoty, będą zwolnione w 2019 roku. W 2020 mamy już pełny limit 85 528 zł. Czyli te 35 tysięcy, które pan wspomniał z ustawy, to jest brane, znaczy uwzględnia to okres od początku sierpnia do końca grudnia. Do końca grudnia. To jest proporcjonalne 85 na 5 dwunastych tak naprawdę. Dobrze, a czy w związku z tym, jeżeli przekroczymy jednak te 35 tysięcy, będąc oczywiście tą osobą zwolnioną z podatku, na przykład zarobimy 40 tysięcy w tym przedziale czasowym, to czy oznacza, że automatycznie jest pobierany podatek z całości, czy tylko i wyłącznie nie, z tej przekroczonej? Nie, od nadwyżka. Nadwyżka jest wtedy już opodatkowana normalnie. Czyli to jest jakby przewidziane w ustawie, że nadwyżkę my jesteśmy zobligowani. Zwolnienie jest kwotowe, czyli do momentu, dopóki nasze zarobki nie przekroczą
tej kwoty, przychody nie przekroczą tej kwoty określonej w ustawie, no to one są zwolnione, nadwyżki, które przekroczą tą kwotę, są opodatkowane na zasadach ogólnych. No dobrze, a w sytuacji rozliczenia podatkowego, PIT-u, młodzi pracujący nie płacą podatków w ogóle, że cały 2019 rok uwzględniony jako bez podatku, czy tylko właśnie ten okres od sierpnia do grudnia? No, tylko ten okres od sierpnia do grudnia, bo to jest... Znaczy nie, tutaj za sekundę ja sobie jeszcze spojrzę, bo to że tak powiem, do przodu uzyskane. Znaczy nie, tutaj bym powiedział, że te dotyczy to w zasadzie dochodów uzyskanych w całym roku podatkowym, bo tu się mówi do przychodów uzyskanych w 2019 roku limit zwolnienia wynosi 35 tysięcy, czyli nawet dochody, które były uzyskane przed 1 sierpnia i teoretycznie opodatkowane, no to mogą być zwolnione w ramach tego limitu 35 tysięcy złotych, ale wtedy to zwolnienie podatnik będzie musiał dopiero w zeznaniu rocznym jakby odzyskać tą zaliczkę, tak? No bo zaliczki były płacone, czy one są płacone do końca lipca, no bo jakby nie ma ustawy, natomiast no zwolnienie obejmuje jakby przychody w ramach 2019 roku. Czyli to jest ciekawa sytuacja, bo może zdarzyć się tak, że ktoś na przykład pracował między 1 stycznia a 1 sierpnia, czy tam nawet 1 lipca, żeby łatwiej było zmieścić go w tym przedziale i zarobił właśnie na przykład 30 tysięcy złotych, za które została pobrana zaliczka na PIT. Czyli następnie nie podjął żadnego zatrudnienia. To mogła być praca sezonowa, jakaś wakacyjna. No tam przez te pierwsze pół roku to ciężko mówić o wakacji, ale no, mógł być czerwiec, lipiec. To faktycznie mogła być praca sezonowa. Dokładnie tak. W momencie rozliczania się z fiskusem, to jakby on ma możliwość odzyskania całości. Zaliczek, które jakby dotyczą tej kwoty wolnej. No tak, ale czy to też z drugiej strony nie przeczy pewnej zasadzie, że prawo nie działa wstecz? Jeżeli możemy coś, co przed wejściem ustawy w życie możemy rozliczyć. Znaczy no oczywiście zasadniczo jest taka reguła, że prawo nie powinno działać wstecz, natomiast jest też, przyjmuje się takie założenie, że jeśli to prawo, szczególnie w podatkach, bo to jest jakby coś, co obciąża jakby społeczeństwo, obciąża podatnika, jeśli to działa na korzyść, no to przyjmuje się, że można wprowadzać takie przepisy, które jakby działają z mocą wsteczną, bo jakby no podatnik nie traci na tym, tylko uzyskuje korzyść, więc tutaj jakby nie ma zagrożenia, że poprzez zmianę przepisów ja tracę coś, co już wcześniej uzyskałem. Tutaj jest odwrotnie, no bo ja nie tracę, a zyskuję, w związku z tym to jest dopuszczalne. Tak, to rozumiem. To jest oczywiście jedna kwestia od strony takiego pracownika, tak? Tutaj no akurat jakby ja osobiście, jakby mnie osobiście to już nie dotyczy już od dawna. Nie również, niestety. No to rozumie pan mnie doskonale. Natomiast jakby od strony pracodawcy, czy osoby, które zatrudniają te młode osoby, czy jakieś kroki muszą być poczynione, czy w związku, jak musimy się po prostu przygotować do tego zwolnienia? Czy z automatu po prostu nie płacimy podatku i tyle? Znaczy tutaj na pewno pracodawcy, myślę, że wszyscy pracodawcy już to zrobili. No teraz jakby no nikt nie liczy płac czy wynagrodzeń ręcznie, tak? No są systemy jakby informatyczne, które pomagają, że tak powiem, pracodawcy wyliczać i składki, i podatki, i wynagrodzenia netto dla pracowników. No to pierwszą rzeczą, którą pracodawcy no, na pewno musieli już zrobić, no bo to już jakby wchodzi jutro, no to musieli przystosować swój system do tego, żeby mógł przeliczać poprawnie te podatki dla osób poniżej 26 roku życia. No i tu trzeba przyznać, że trochę mało czasu na to było. No bo jakby ten pomysł się tam pojawił gdzieś tam, nie wiem, na wiosnę, potem nie wiadomo było, czy on przejdzie, czy nie przejdzie, potem szybka ścieżka, jakby można powiedzieć, legislacyjna i w zasadzie mamy ustawę. Natomiast no, różne sytuacje są różnych pracodawców i niekiedy te systemy są proste do przestawienia, niekiedy są nieco trudniejsze. W 2019 roku mamy jeszcze taką sytuację, że pracodawca stosuje zwolnienie na wniosek podatnika, tak? Czyli tak naprawdę pracodawca no nie wie, ile osób mu ten wniosek złoży, a ile mu nie złoży, no bo zakładam, że mogą być osoby, które nie będzie, nie wiem, zapomną, nie będą chciały, nie wiem, zrezygnują ze złożenia wniosku i uznają, że to będą gdzieś w zeznaniu rocznym dopiero tą ulgę stosować, no i nie złożą takiego wniosku, więc pracodawca nadal pobiera normalną zaliczkę, tak jak do tej pory, no to tu można powiedzieć, nic się nie zmienia. Natomiast no, może się zdarzyć
taka sytuacja, że tych osób, które złożą te oświadczenia, szczególnie jeśli to są firmy, które zatrudniają generalnie młodych ludzi, no to żeby przerobić, że tak powiem, ileś tych oświadczeń, jeśli to jest, nie wiem, 5-10 osób, no to, to może nie być zagadnienie. Natomiast jeśli to jest, nie wiem, 500 osób, no nie wiem, czy są tacy pracodawcy, no ale można sobie wyobrazić, że duża firma, która rzeczywiście tych młodocianych, szczególnie, nie wiem, gdzieś na zleceniu, czy na jakimś studentów zatrudnia i nagle się okazuje, że każdy składa oświadczenie i ten pracodawca, no, musi to przetworzyć administracyjnie, tak, te wszystkie wnioski, wprowadzić w system i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj samo zwolnienie może nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Natomiast jakby czynności administracyjne, które pracodawca musi podjąć, żeby je zastosować w praktyce, no mogą być no, skomplikowane i też przede wszystkim czasochłonne. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że zatrudniamy młodocianą osobę, która nie ukończyła 26 roku życia, od 1 sierpnia. Wcześniej nie była zatrudniona przez nas. Czy w tym momencie, kiedy ta osoba będzie pracowała do nas, znaczy u nas w naszej firmie do końca roku, czy też nawet nie, ale mimo wszystko jesteśmy zobligowani do wystawienia PIT-u do Urzędu Skarbowego, czy w ogóle składamy jakikolwiek PIT? Czy jesteśmy zobligowani wystawić go, jeżeli nie płacimy żadnego podatku? Ja myślę, że informacje o przychodach, pomimo tego, że one są zwolnione, to jak najbardziej pracodawcy będą musieli wystawiać, tak jak do tej pory wystawiali, PIT 11. Tylko że będą po prostu, nie ma nowego formularza jeszcze PIT 11 na ten, powiedzmy, czas od sierpnia, więc ja zakładam, że nowe formularze, które zostaną przygotowane przez ministerstwo, będą uwzględniały sytuację taką, że pracownik osiąga dochód zwolniony i on będzie po prostu w odpowiedniej rubryce pokazany jako dochód zwolniony. Czyli mimo wszystko ten wszystko, musi być tak, ta informacja, tutaj nic się nie zmieniło i tu w zasadzie można przyjąć, że się jakby te obowiązki tak zwane raportowe, które pracodawcy normalnie mają odnośnie do pracowników i obowiązki informacyjne właśnie w tych PIT-ach 11, no to dalej będą musieli dopełniać. Czyli w tym momencie osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, są na przykład studentami i ZUS jest opłacany przez uczelnię, to stają się właściwie tutaj, można powiedzieć, bardzo atrakcyjni na rynku pracy, ponieważ można ich zatrudnić właśnie bezkosztowo, poza oczywiście pensją, która jest wypłacana. No, jak rozumiem, taki też chyba był cel tych przepisów, żeby, że tak powiem, no, zwiększyło się zatrudnienie osób młodych czy młodocianych do ukończenia 26 roku życia. Jakby to zwolnienie podatkowe w założeniach przynajmniej ma przekonać przedsiębiorców do tego, żeby te osoby po prostu zatrudniały. I zatrudniały je faktycznie, a nie, że tak powiem, na czarno, tak? No bo tu też, jak zakładam, są sytuacje takie, kiedy te osoby pracują, natomiast no to wynagrodzenie, które otrzymują, no niekoniecznie jest jakby deklarowane tak, jak być powinno, tak? Czyli po prostu jest no, zatrudnienie na czarno, tak? Rozumiem, że to też jakby ma przeciwdziałać szarej strefie tego typu rozwiązanie. A czy biorąc pod uwagę obecne przepisy podatkowe, czy tutaj nie ma ryzyka, że w jakikolwiek sposób będą tutaj stosowane nadużycia, jeżeli chodzi o właśnie możliwość zwolnienia, takiego zwolnienia z PIT-u? No to jest trudne pytanie. Oczywiście zawsze tego typu sytuacje, kiedy określona grupa osób może korzystać z jakiegoś dodatkowego benefitu, nazwijmy to, no to ewidentnie jest benefit. No, mogą w niektórych skrajnych przypadkach powodować sytuacje takie, że ktoś będzie chciał to w jakiś sposób wykorzystać, czyli będzie wpisywał więcej, płacił mniej, gdzieś tam korzystał albo płacił wszystko, po czym ta osoba druga będzie musiała, nie wiem, oddać, że tak powiem, część swojego wynagrodzenia pracodawcy czy tam jakiemuś przedsiębiorcy. No, nie można wykluczyć jakby sytuacji takiej, kiedy gdzieś to tam będzie nadużywane. Natomiast no, to już jest jakby obchodzenie przepisów bądź jakby ich łamanie. Natomiast no, zasadniczo no, przepis dotyczy osób do 26 roku życia, no i oni powinni być tymi beneficjentami tego zwolnienia. Czyli generalnie osoby do 26 roku życia zwolnione są z tego podatku PIT. I jak to w sytuacji, kiedy na przykład 20,
ktoś jeszcze nie ukończył 26 roku życia, albo na przykład kończy w tym roku, kończy we wrześniu, czy wiadomo, w jaki sposób taka osoba byłaby zwolniona? Byłaby zwolniona przez jeden miesiąc, czy jest uwzględniana do końca roku podatkowego, czy przyjdzie o to ustawodawca? Przepis jest nie do końca jasny, natomiast ja pewnie bym przyjął, że do miesiąca, w którym ukończy 26 rok życia, jest po prostu zwolniona. Natomiast no, później po prostu nie jest, tak? No bo przepis mówi o zwolnieniu do ukończenia 26 roku życia. Nie posługuje się tutaj roku, w sensie w danym roku, więc pewnie należałoby przyjąć miesięczny czas. Na pewno jeśli chodzi o rok 2019, no to tu powiedzmy ustawodawca się bardziej precyzyjnie wyraża, bo mówi tutaj, że w przypadku otrzymania oświadczenia płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody z tytułów podlegały zwolnieniu, czyli jeśli podatnik w danym miesiącu ukończył, no to do końca miesiąca jeszcze może korzystać ze zwolnienia, od następnego już po prostu nie może korzystać ze zwolnienia. Tu wspominał Pan o 2019 roku, tak. A jakie są przewidziane zmiany na 2020 rok? Czy coś tam się zmieni w tym temacie? Znaczy, przepisy dotyczące zwolnienia z dochodów osób do ukończenia 26 roku życia będą troszeczkę inaczej stosowane właśnie w 2019 i w 2020. W 2019, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy sytuację taką, że podatnik musi złożyć oświadczenie pracodawcy, że chce, żeby pracodawca stosował zwolnienie, czyli jakby jeśli tego oświadczenia nie złoży, pracodawca nadal pobiera po prostu zaliczkę. Natomiast w 2020 roku mamy automatyczne zwolnienie, czyli wszystkie osoby, które są które nie ukończyły 26 roku życia, powiedzmy w styczniu 2020 roku, pracodawcy będą z automatu stosowali zwolnienie, chyba że podatnik złoży oświadczenie, że nie chce, żeby pracodawca stosował zwolnienie. Czyli jakby jest troszeczkę odwrotna sytuacja w przypadku roku 2019 i w roku 2020. Czyli jakby jest możliwość rezygnacji z tego? Jest możliwość rezygnacji ze zwolnienia, jeśli chodzi o pracodawcę. Czyli ja zakładam, że tu sytuacja jest taka, że mogą się zdarzyć sytuacje, że dana osoba pracuje na wielu etatach albo ma wiele różnych dochodów. No i pracodawca niekoniecznie musi mieć świadomość tego faktu, tak? I żeby też potem nie było sytuacji takiej, że my zwalniamy i potem nagle mamy wielką dopłatę pod koniec roku, bo my już z góry wiemy, że i tak te nasze dochody przekroczą na przykład z nawiązką tą kwotę zwolnienia, no to ja mogę po prostu zrezygnować u jednego pracodawcy bądź u kilku, jeśli tych etatów mam kilka. I powiedzieć, ok, to jeden niech nie pobiera zaliczek, a wszyscy inni niech pobierają, no bo chcę uniknąć sytuacji, że nagle w zeznaniu rocznym ja mam olbrzymią kwotę do dopłaty i muszę o tym pamiętać, bo żeby sobie, że tak powiem, te pieniądze uskładać i móc wpłacić ten podatek w kolejnym roku, jak będę składał zeznanie roczne. Rozumiem. Dobrze, bardzo dziękuję panu za wizytę w naszym studiu. Dziękuję również. Proszę pamiętać, szanowni państwo, że w sytuacji jakichś wątpliwości co do rozliczeń podatkowych warto skorzystać zawsze z infolinii podatkowej, a jeżeli temat jest bardziej zawiły, należy skorzystać z pomocy doradcy podatkowego. Jednym właśnie z nich był nasz dzisiejszy gość, pan Marek Gadacz, partner w Crido. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.